Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Córka rybaka, Mazura z Mazur. E, browar z Mazur, browar Mikołajki, uważył Witbira o nazwie Córka Rybaka. Jasne piwo pszeniczne górnej fermentacji, córka rybaka to lekkie, i orzeźwiające piwo o przyjemnym, przyprawowo-owocowym aromacie. Dla każdego nie tylko mazura z mazur. E, ważone lokalnie z samego serca mazur, składniki: woda, słody jęczmienne, drożdże chmiel. E, słody pilznański przeniczny pszeniczny pszenica, czyli nie jest to ortodoksyjny e, zasyp na Witbira, bo jest słód pszeniczny i pszenica, a w, w ortodoksyjnym Witbirze jest sama pszenica. Chmiele styrian, golding i mandarina. E, piwo e, pasteryzowane, niefiltrowane, ważone i rozdawane w browarze Mikołajki. E, mamy taką etykietę, która tak do końca mi się z tą córką Rybaka nie kojarzy, ale... E, Mamy QR-kod i QR-kod nas prowadzi do wytłumaczenia tak naprawdę tej ety etykiety, co ta jest tam cała legenda o e, tej córce rybaka, że była to tam 13 córka rybaka, nie chciała odziedziczyć jego tam rybackiej wyspy i za to e, 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 chciała po, 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 poślubić chłopa e, z lądu, i za to ojciec namówił wiedźmę, która tutaj na mietle sobie lata, żeby zakleła tego chłopa w żabę, i ta tę żabę znalazła i z żabą potem, znaczy pocałowała tę żabę, bo myślała chyba, że się przemieni ten, a sama się przemieniła w kamień. I ta żaba na tym kamieniu siedzi. Taka do historyjka. Co mi się trochę wydaje dziwnym, i tym, że i niedosytem po wejściu w ten QR-kod. Ja rozumiem, że to jest taka ten, że każde tam piwo ma jakąś tam historię opisaną. Natomiast dla mnie, powiem szczerze, powiem szczerze, że ja to piwo do Kraftboxa wybrałem dlatego, że to jest kooperacja z Dorotą Chrapek, czyli popularną Dory. Otóż Dory, z wyciężczyni Grand Championa z 2010 roku, 12 lat temu, za Belgian Pale Ale E, uważyła to piwo w, w browarze Mikołajki, tam przyjechała, tam sypała słód, czy co tam wyciągała mu to, pomagała, jak sądzę, układać recepturę. E, co do receptury, to muszę powiedzieć, że też jestem zdziwiony, że nie ma w składzie e, kolendry. Nie ma kolendry, nie ma skórki e, kurasału, czy w ogóle jakichś skórek pomarańczowych. To troszkę zaskoczenie. E, no ale powiem szczerze, że no, pff, taka troszkę... Dziwna sytuacja, żeby się nie pochwalić e, kooperacją z Grand Championką. Być może na Facebooku browaru coś na ten temat było, nie sprawdzałem, ale, e, ale no, na stronie pod QR-kodem nie ma. Na etykiecie też nie ma, bo gdyby było napisane na etykiecie uważaliśmy piwo z Dorotą Chrapek i tak dalej, to bym nic nie mówił, ale nie ma, nie ma tej informacji. I to jest dla mnie dziwna historia. Ekstrakt 12, alkohol 4,8 i bu 16. Nie boją się ich e harsu jeszcze. E podoba mi się, że jest dużo informacji. Nie podoba mi się, że nie ma kredyców dla Dory. E Bardzo ładny kapsel firmowy z logo browaru Mikołajki. Mam tutaj taką rybę z łańcuchem i z koroną logo jest też tutaj, jakaś taka królewska ryba, nie wiem, co to za ryba. E Generalnie poza Hegardenem to praktycznie nikt nie stosuje tych szklanek. One się nazywają Jelly Glass, bo wyglądają jak takie French Jelly Gra Glass, e French Jelly e amerykańskie, czyli mo można z nich robić takie French Jelly. E ale yy, nie stosuje się, ale ja je lubię i kojarzą mi się z Widbirem. Skoro nie mam szkła browaru Mikołajki, to pomyślałem, że czemu nie? czemu nie. A zatem córka rybaka z browaru Mikołajki w kooperacji czy na featuringu yy, Dorota Hrapek. Piwo dość klarowne, choć powiem, że ja je pół godziny temu Zabełtałem i włożyłem z powrotem do lodówki, czyli dałem mu szansę, bo ono miało takie niezbyt ładne farfocle, więc jak na widbira jest zdecydowanie za mało mętne. Jak na widbira, to ma też słabą pianę, bo ta piana jest naprawdę e, bardzo szybko opadająca. Skąd się bierze piana w widbirze? Z pszenicy. z pszenicy. Pszenica ma dużo białka. Czy białek, yy, yy, słód przeniczny również. To sprawia, że jest gęsta i trwała piana. Tutaj tej piany brakuje. Zmętnienie też jest takie se. Yy, to szkło nie jest sensorycznie jakieś niesamowite. To jakoś tak. Mamy tu podane chmiele, że chmiele to e, styrian golding i mandarina, jak sądzę, mandarina Bawaria, ale nie pachnie, nie pachnie niczym. Praktycznie, no ale spróbujmy. Hmm. Nie zgadłbym, że to widzbier. Nie zgadzbym, że to Widbir. Za mało mętny, za mało, um, znaczy za mało albo wcale kolendry i skórki pomarańczy. Um, ale jest taki sznyd, że jest to piwo belgijskie. To znaczy jakieś tam prawdopodobnie drożdże, jakąś tam robotę zrobiły i jest troszeczkę takiej... Gałki muszkatałowej, czyli ten przyprawowy charakter, o którym oni tam pisali, on tutaj generalnie jest. Ale jakbym to dostał, zwłaszcza jakbym nie zabełtał, tylko wlał sobie klarowne, powiedziałbym blond. Belgijski blond. Nudna Belgia. To piwo się pije ok, no ale dla mnie to ono z widbirem wspólnego wiele nie ma. Znaczy, trochę zasyp, ale w belgijskim blondzie jak najbardziej pszenica czy słód jest dopuszczalny. Eee, trochę drożdże, no i tyle, ale kluczowych atrybutów Witbira w tym piwie po prostu nie ma. I teraz ja nie rozumiem dlaczego. <śm> dlaczego? Czy. Taka była koncepcja Dory, że zróbmy takiego widbira, ale nie taki, że to taki widbir, no taki, ja nie wiem, niby widbir, czy fake widbir, czy, prawda, widbir, nie widbir, czy, po prostu, nie wiem, nie dojechała kolendra, czy jaki grzyb. No powiem szczerze, że to historia taka dziwna, no bo po co wypuszczać widbira, który nie jest widbirem? Może w sumie i dobrze, że imię i nazwisko Dory się nie pojawiło na etykiecie, no bo nie kubam tego piwa. To jest, ono jest smaczne, tak? Nie, nie jest zepsute, nie jest ten, ale, ale to nie jest winpir. Dla mnie to jest po prostu belgijski blond. Lekki taki. E, mówię, może trafiłem na jakąś bardziej sklarowaną butelkę. Bo tu nawet nie było co zamieszać. Ona już sama z siebie była dosyć klarowna. Piwo jest pijalne, piwo to... No, znaczy, wszystko jest niby z nim OK, ale... No, ale jedna rzecz jest kluczowa. Nie jest z nim OK. To nie jest widbir. I niestety po etykiecie można było to podejrzewać. Być może tam był e, w, homeopyt, w homeopatycznych ilościach dodany, e, dodana kolendra czy kura i po prostu nie ma tego na etykiecie. To też niedobrze, bo wicharz się może przyczepić. Ale... E, ale nie czuć tego, przynajmniej ja tego nie czuję. E, no piwo, no, no niestety, no w kategorii widbir no, to jest po prostu nie na temat, tak? To znaczy piwo jest nie w stylu. Piwo jest nie w stylu, e, czyli siadaj jeden. E, natomiast w kategorii open da się wypić, bez skrzywienia. E, no i to tyle, nie? Także taka niepykło. Wasze zdrowie.